Aska będą, aska. W walce o prawa człowieka i demokrację w tym roku przyznał je tę nagrodę dwóm jazydkom, Nadi Murad i Lami Bashar. Więc na początek bym mogła poprosić pana w kilku słowach przedstawić słuchaczom, kim są te kobiety i dlaczego to one zostały uhonorowane. Te kobiety, oni wychodząc z Singalu w sierpniu 2014 roku, terroryści z państwa islamskiego atakowali miejscowości Singal i tam na terytorium autonomii kurdyjskiej, która jest częścią Iraku. Tak jest, i tam w Singalu mieszkają te kobiety w miejscowości Koczu i tam terroryści z państwa islamskiego dokonało ludobójstwo na jezidach i niestety ta kobiety, która mieszkała wcześniej w Singalu w miejscowości Koczu, tam była masakra na jezidów w Koczu. Zamordowano kilkaset osób, zamordowani mężczyźni, porywali kobiety, zabili osób starszych i więc na przykład Nadia Murad, ona straciła 6 osób z jej rodziny, straciła również matki i ona została porwana i później została wykorzystana seksualnie. A również ta Lamia Bashar, ona straciła jej braci i jej ojca i została też porywana razem z jej siostrami. I nadal siostry pani Lamia są w rękach ISIS, a nadal ponad 2000 kobiet jezyckich znajdują w rękach ISIS i są wykorzystane seksualne i są sprzedane i niestety jako niewolnice seksualne w rękach ISIS. Tak zwane państwo islamskie morduje sunnitów, morduje szyitów, morduje albo przepędza również chrześcijan, ale szczególnie jezydów ze względu na to terroryści z państwa islamskiego uznają jezydów jako niewolnikami. Wyznawców szatana. Tak, i to jest bardzo błędne. Jezidzi mają swoje wiara, mają swoje tradycje, swoje kultury. Oni, ale monoteistyczne. Monoteistyczne, zgodnie z dyktorą świętą przez wyznawców. Jezidyzmu jest jedna z najstarszych monoteistycznych religii na świecie. Najstarsze dokumenty, które odnoszą się do jezidyzmu jako systemu religijnego, pochodzą z przed 2000 przed naszą erą. Też zgodnie z obecnym aktem badań archeologicznych pierwsze wynalazki o jezidach pochodzą z 2000 lat przed naszą erą. Więc jedna z najstarszych religii. Mamy swoje tradycje, swoje święta i się modlimy się i tak dalej. I ta góra Singal, Sinjar, te tereny to są, tam jezydzi mieszkają od przysłowiowego zawsze. Kiedyś byli dużą wspólnotą, ale wspólnoty islamskie stały się jakby coraz silniejsze, tak, i jezydów na świecie jest coraz mniej. Jakie znaczenie ma taka nagroda Sacharowa, czy inne wcześniejsze uhonorowania Nadi Murad dla naszej wspólnoty? No oczywiście, Kurdowie jezydzi ciągle oni przeżyją ciężką sytuację, atak na Kurdów jezydów w prawie wystąpił jeszcze w VII wieku, jak w VIII wieku, to my uznamy ten akt ludobójstwa na jezydów jako akt 74 lat ludobójstwa. Ta nagroda ma duże znaczenie dla jezydów, żeby świat dowiedział, kim są jezydzi, jaki jest masakra, która została dokonana wobec jezydów, jakie ludobójstwo było dokonane wobec jezydów, więc niestety, żeby świat nadal wspominał i dowiedział o tym, że nadal są nasze kobiety są w rękach ISIS, nadal Kurdów jezydzi, kobiety nadal są w rękach ISIS. Prawdopodobnie teraz przewożonych na przykład z Mosulu na teren Syrii do Iraku. Tak jest, zostały sprzedane nasze kobiety na przykład aż do Syrii, aż do innych miast w Iraku, do Fallujah, do Ramadi, więc my chcieliśmy pokazać światu, my chcemy żyć w pokoju, w zgodzie z innymi narodami. Niestety to, co się
wykorzystał na Nenę z jezidów, to można uznać jako ludobójstwo. Duża część tych ziem w Iraku, gdzie mieszkają jezydzi, jeszcze jest pod kontrolą tak zwanego państwa islamskiego. Część została wyzwolona w ramach takiej wspólnej operacji peszmergów ze wsparciem amerykańskim. Pan przyjechał do Polski już kilka lat temu. Miejsce, z którego pan pochodzi, wioska, z której pan pochodzi. Ja pochodzę z miejscowości Bersikie i Bezani. Również mieszkańcy Bersikie i Bezani musieli uciec z Bersikie i Bezani w 2014 roku, a dzisiaj odbywa walka o zdobywaniu Bersikie i Bezani. Dziś dosłownie peszmergowie walczą z terrorystami z państwa islamskiego, aby zdobyć Bersikie i Bezani, skąd ja pochodzę. Pan używa sformułowania ludobójstwo, też za taki uznało już kilka parlamentów, m.in. europejski i amerykański, zbrodnie wobec jezydów. Też była rekomendacja śledczych ONZ, by właśnie uznać za ludobójstwo masakry, wypędzenia, gwałty i porwania kobiet. Ale myśli pan, że jest szansa, że większość społeczności jezydów wróci do domów przez 2 lata? Te, które wyzwolone, zamieszkiwane przez bojowników terrorystów z państwa islamskiego, gdzie doszło do masakr, gdzie działy się rzeczy straszne. No pewnie każdy jezid, on chciał wrócić do swojego domu, chciał wrócić do normalnego życia, gdzie tam jest studia, jest nauka, gdzie dzieci mogą chodzić do szkoły, chcą do pracy. Oczywiście jezidzi teraz obecnie 90% z jezidów teraz mieszka poza swoich domów. My mamy dużo nadziei, żebyśmy mogli wracać do swoich domów, żeby nasze miasto przede wszystkim było zbudowane, bo ja na przykład Schengen został wyzwolony, ale Schengen jest zniszczony w 80-90%, więc ludzie gdzie mogą wracać? To też napięcia polityczne wokół tego, jest tyle grup różnych, o przyszłość, kto ma to kontrolować i tak dalej. No pewnie. I teraz mieszkańcy Bersikie i Bezani czekają, kiedy będzie ich miasto jest wyzwolone, żeby oni mogli wracać do swoich domów, bo przez 2 lata oni mieszkają w tym czasowym, tak jest. No ale duża część też już wyjechała, albo zamierza wyjechać do Europy. Pewnie jezydzi, duży z nich też, oni stracili nadzieję po prostu ze względu na to, co się stało dla jezydów w Szengalu, no to oni stracili nadzieję. Obecnie też mają ciężką sytuację i dlatego oni wyjechało. Dużo z nich też do Niemiec i dużo z nich też on stracił nadzieję, żeby mówią, że po prostu nie mogą wracać do swoich miast, na przykład w Szengalu, tam gdzie dokonał ludobójstwo, gdzie tam na przykład ich sąsiedzi, na przykład Arabowie zdradzili ich, pomagali terrorystom z państwa islamskiego, więc to na pewno będą ciężką sytuację. Jeżeli mogę spytać pana, rodzina jest bezpieczna? O, moja rodzina jest tak. A czy na koniec Polacy, z którymi, których pan tu spotyka, podchodzą z empatią i zrozumieniem dla sytuacji, w której znalazła się pana społeczność, czy jednak różnie? No oczywiście nie różnią się tak, że na przykład ja mam, no to oni postrzegają wszyscy, tak mówię, wszyscy oni do jednego worku, oni się postrzegają, my jako po prostu, no, ofiarami tej sytuacji, nadal ich sytuacja jest bardzo ciężka i po prostu cierpią na to. Bardzo dziękuję. Dalzer Meshwan Salem, szef Fundacji na Rzecz Studentów Irackich. Jazyda był państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Informacja. Święto podgląd. Odpowiedź uzyskamy dopiero, kiedy Kreml wykona kolejne. Ale i tak, największą wadą wszystkich tych propozycji jest to, że to dopiero projekty, a nie... Ustawa zakazuje także m.in. ingerencji genetycznych i zakłada stosowanie in vitro po co najmniej rocznym leczeniu. Ostrzał był tak silny, że żołnierze zablokowali drogę do Debalcewy aż na 30 tygodni. Rzeczywiście przyglądamy się tej sprawie i powiem szczerze, nie mogę wyjść z podziwu, jak pewien rodzaj... Godziny szczytu. Magazyn reporterów. Od poniedziałku do piątku po 17:00. Bartosz Dąbrowski, gorąco zapraszam. 24 jest dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Sprawiedliwości Mareka Stcieńca. Reklama. Pogotowie cenowe, słucham. Porwały mnie! Porwały mnie! Porwały, złapały i nie chcą puścić! Gdzie to było? W sklepach euro! Teraz w sklepach euro! Porywające okazje! Red TV 40 cali Samsung za 1390! 48 cali Smart TV Sony Wi-Fi za 2390! Samsung Galaxy J7 5,5 cala za 1149! Powietrze, czy pamiętasz te czasy, gdy błoto, deszcz czy śnieg były okazją do radości? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Te czasy wracają. Ciesz się każdą chwilą podczas jazdy dzięki napędowi na 4 koła BMW X-Drive. Sprawdź ofertę wybranych modeli BMW z rocznika 2016 z pakietem ubezpieczeń w cenie. Szczegóły u dealerów BMW. BMW. Radość z jazdy. Czysty zysk w Lidlu, czyli środki czystości w weekendowych supercenach. Już od jutra płyn do płukania tkaniny na różne rodzaje, aż na 33 prania, 4,99 za litra, 4,99. A mleczko lub spray do czyszczenia łazienki w tylko 6,99, 6,99 za opakowanie. Poczysz, nie przyda się coś do czyszczenia, co wszystko wyczyści, poczyści, aż się zapłyszczy cała łazienka. Tylko w Lidlu środki czystości w weekendowych supercenach. Lidl, co tydzień coś nowego. W Biedronce specjalna oferta tylko dla posiadaczy zarejestrowanej karty Moja Biedronka. Świeży schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo. Tylko 8,99 za kilogram. 8,99 tylko z kartą Moja Biedronka. Tylko do środy. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Jest szybka sprawa. Szybka? Jak szybka? Szybsza niż błyskawica. Niż rozchodzą się plotki w ciele promocji. Szybsza niż... Proszę. Już? Już. Nic nie jest szybsze niż internet w UPC Biznes. Nie wierzysz? Sprawdź. 813, 813, 813. Szybki, niezawodny internet UPC Biznes. Wybierz 180 megabitów na sekundę i przetestuj go. Jeśli w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy nie spełnimy twoich oczekiwań, możesz zrezygnować. Sprawdź nas. 813, 813, 813. Uwaga! Ogłaszamy w Lidlu najsłodszą promocję tygodnia. I to właśnie w Lidlu cukier aż o 17% taniej. I teraz cukier kosztuje 2,48, tylko 2,48 za kilogram cukru. I pamiętaj, u nas nie musisz mieć żadnej karty, żeby słodzić do woli. A dodatkowo, żeby osłodzić ci życie jeszcze bardziej, dorzucamy banany za 2,69 za kilogram. Tylko 2,69. Słodka promocja w Lidlu już teraz. No tak słodko jeszcze nie było. Lidl, co tydzień coś nowego. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 16:20. Adam Ozga zaprasza. Na 15-latek, który w poniedziałek w szkolnej toalecie pobił młodszego rok gimnazjalistę, zostanie umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Taką decyzję podjął Koniński Sąd. Zdecydował też, że dwóch pozostałych 15-latków, którzy mieli przyglądać się biciu chłopaka, ale nie reagowali. Chłopak teraz walczy życie w szpitalu. Dwóch 15-latków ma kuratorski dozór. Były wiceminister obrony w rządzie Jarosława Kaczyńskiego Jacek Kotas pozwał Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze i jego prezesa Jana Śpiewaka za umieszczenie go na opublikowanej niedawno mapie reprywatyzacji. Wynika z niej, że jest on powiązany z rosyjskimi biznesmenami, służbami dyplomatycznymi afrykańskiej dyktatury z placówki w Moskwie, a nawet ze światem przestępczym. Jacek Kotas stanowczo temu zaprzecza, uważa, że to oszczerstwa i manipulacja, a Jan Śpiewak odpowiada, że pozew to próba zastraszenia i zamknięcia mu ust. Gdańska prokuratura wszczęła kolejne śledztwo w sprawie Amber Gold. Zbada, czy w grupie użytkowników jednego z portali społecznościowych skupiającej byłych pracowników pana banku nakłaniano świadków do składania fałszywych zeznań. Około 300 górników zablokowało po stronie Ukrainy trasę przed przejściem granicznym w Jagodzinie w obwodzie wołyńskim, która prowadzi do Rumuska w Polsce. Uczestnicy protestu domagają się wypłaty zaległych wynagrodzeń. Nie przepuszczają ani samochodów jadących z Polski, ani tych, które jadą do naszego kraju. Informacje kulturalne. Tok
Patrycja Wanady zaprasza w listopad miesiącem kultury na Śląsku. 4 listopada rusza Ars Cameralis. To przez cały miesiąc prawie 40 wydarzeń w 22 miastach województwa śląskiego. Będzie muzyka, książki i sztuka. W tym roku hasłem towarzyszącym festiwalowi są słowa zaczerpnięte z Ulyssesa Jamesa Joyce'a. Zamknij oczy i zobacz. Największą gwiazdą tegorocznej edycji będzie Julia Holder, amerykańska autorka piosenek, wokalistka i multiinstrumentalistka. Zagra 8 listopada w Sosnowcu w Muzie. A już dziś w Pałacu Szena w Sosnowcu zostanie otwarta wystawa Planeta Topor. Abraham Roland Nicolas prezentuje ona twórczość 3 pokoleń toporów. I zostajemy jeszcze na Śląsku. Bytomskie Centrum Kultury zaprasza na warsztaty choreograficzne z Żanem Klewilem. Odbędą się one od 4 do 6 listopada. Są darmowe i przeznaczone dla wszystkich, którzy ukończyli 14 lat. Zapisy ruszyły, mówi Dagmara Gumkowska z BCK-u. Klewil jest bardzo interesującym artystą, bo to nie jest takie oczywiste, żeby w swojej pracy choreografa, tancerza łączyć, platać w tę pracę tak opowiadanie historii, poczucie humoru, taką zabawę sytuacjami z życia, czy tam, nie wiem, urodzinami, marzeniami, żeby opowiadać, żonglować tematami. Efekty warsztatów będzie można obejrzeć 6 listopada tuż przed spektaklem Utopia Plan B, kiedy to wystąpi Jean-Clevil Dance. Szczegóły na bck.pl. Obrazy Agnieszki Borkowskiej w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Łódzka artystka maluje głównie kobiety uwiecznione w powszednich sytuacjach, takich jak poranny pośpiech, czesanie włosów, ubieranie się. Stąd tytuł wystawy Proste historie. Wernisaż już dziś wieczorem. A kolejne informacje na antenie Radia Tok FM o 16.40. Zapraszam. Pogoda. W północno-zachodniej części Polski nocą deszczowo, w pozostałych regionach padać nie powinno, a na termometrach od minus 1 stopnia na Podkarpaciu przez 5, plus 5 w centrum do 10 na Pomorzu Zachodnim. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Faworyzuje prezydent, że Agnieszka Lidnerowicz, wracamy do kraju, a to dlatego, że we wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony. W dużej mierze przyjął projekt powołania Wojsk Obrony Terytorialnej. I co to mają być jeszcze raz te Wojska Obrony Terytorialnej? W jakim kształcie wyobraża je sobie obecne kierownictwo Ministerstwa Obrony? O tym wszystkim chciałam, żeby Państwu opowiedział Maciej Miłosz z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. No właśnie, to powiedzmy, te Wojska Obrony Terytorialnej to ma być 5. rodzaj sił zbrojnych. Tak, dokładnie, bo na razie mamy 4 rodzaje sił zbrojnych, to są siły specjalne, no, czyli najróżniejszej maści komandosi. Mamy też marynarkę wojenną, mamy siły lotnicze i wreszcie wojska lądowe. Teraz tutaj, bo do czym wcześniej nieco rozmawialiśmy, no, chodzi jakiś taki w przestrzeni publicznej mit o jej, że minister Macierewicz tworzy własną armię. Tak, powołał prywatne wojsko ministra Macierewicza. Są przeciwnicy polityczni, ale i również niektórzy komentatorzy. No tylko, że wydaje mi się, że to nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości, bo tutaj, jak rozumiem, no, przesłanką do takich stwierdzeń jest to, że minister Macierewicz powołał pułkownika KGW na dowódcę obrony terytorialnej, który podlega właśnie ministrowi Macierewiczowi, a nie głównodowodzącemu. Zwierzchnikowi sił zbrojnych, czyli prezydentowi. Tylko pamiętajmy, że w konstytucji jest jasno napisane, że prezydent powołuje zwierzchników rodzajów sił zbrojnych. Na razie, tak jak powiedziałem, mam 4 rodzaje sił zbrojnych, czyli prezydent, nawet jakby chciał, to nie mógł powołać pułkownika KGW, musiał to zrobić minister. Czyli docelowo, możemy sobie wyobrazić, że docelowo jednak będzie w tej całej tej hierarchii wojskowej, a nie bezpośrednio pod szafem MON. Znaczy, jak najbardziej, też pamiętajmy, że teraz też wojsko jest pod ministrem obrony, no nie jest pod ministrem ochrony środowiska albo ministrem, nie wiem, gospodarki morskiej, tylko jak sama nazwa wskazuje, pod ministerstwem obrony. No to trudno oczekiwać, żeby, nie wiem, pułkownika KGW powoływał, nie wiem, minister Szeszko. No. Dobra, a w zasadzie to jakie ma zadania mieć, to mają mieć te Wojska Obrony Terytorialnej? Bo zawsze tak w przestrzeni też albo z winy samego ministra, który czasami może takie miał wypowiedzi niejasne, albo innych ludzi. Z jednej strony jest takie wyobrażenie, że przyjdą zielone ludziki, tak jak przyszły na Krym, no i zanim armia się zmobilizuje, ogarnie i tak dalej, to na miejscu będą... Wydaje mi się, że to jest
jest z uszy było wyobrażenie, bo to, co proponuje niezbyt fortunne wypowiedzi ministra Macierewicza, to minister mówił o tym, że to właśnie wojska OT jako pierwsze będą stawiały czoła rosyjskiemu specnazowi, czyli z lepszych formacji specjalnych na świecie. No, to wydaje się, że no, trudno, żeby ci ludzie, którzy z założenia mają się szkolić po 16 dni w roku, plus minus, no, żeby oni mieli, no tak samo jakby nie mieli z polskimi siłami specjalnymi, no nie mieliby nic do powiedzenia. Wracając do tego, czy ma być obrona terytorialna, to jest takie, to znaczy można się domyślać z różnych przekazów, w ustawie to ja tam nie znalazłem, żeby to było zapisane wprost. Wiadomo, że to ma być w pewnym sensie działania tak zwane antydywersyjne właśnie na w cudzysłowie zielony ludzik. Ma to być obrona terytorialna budynków, no, w takim najbardziej klasycznym rozumieniu. Ma to też być no, takie działanie antydezinformacyjne. To jest, powiem szczerze, w ogóle tego nie rozumiem. No, pamiętajmy o genezie, o tym, że obrona terytorialna, ten pomysł mocno się wziął z tego, co się wydarzyło na Ukrainie. Pamiętajmy o tym, że tam też część wojsk po prostu nie chciała walczyć. Powiedzmy, że to jest inna armia niż nasza armia. No tak, jasne, tylko że to mi się wydaje, jeszcze pamiętając rozmowę z ministrem Macierewiczem, zanim został ministrem, że to jest właśnie taki bardzo silny wątek stawiania na morale, na to, że ci młodzi ludzie mają pełnić, znaczy młodzi, nie tylko młodzi, ale generalnie mamy strzec. Odbudować patriotyczne fundamenty systemu obrony państwa poprzez ochronę społeczeństwa przed dezinformacją i propagandą. Przeczytam na portalu TVS24 i trochę się znałem, co to znaczy. Ja się zastanawiać, nie, ale rozumiem, że zamysł ustawodawcy tutaj jest taki, że jeśli nagle ktoś przyjdzie i będzie próbował powiedzieć, nie wiem, że strzelam okolice Orzysza, to jest albo nawet lepiej może Sejm, tak, że to jest Litwa i że tam inspirowani, nie wiem, działaniami rosyjskimi nagle Litwini robią w cudzysłowie jakieś, no nie wiem, coś próbują zrobić, no to w takim przypadku ta OTMA strzelam, no, że jakby być polską propagandą, ale no, to wydaje się, że jednak w przypadku Polski no, nie będzie aż tak istotny. No ja właściwie to po co? Tak? Właśnie, no bo te wojska terytorialne też bez złośliwienia się, one istnieją w wielu krajach europejskich. Ale znaczy nie, no, to pamiętajmy o podstawowej funkcji, że to ma być wsparcie dla wojsk operacyjnych. W momencie, kiedy, nie daj Boże, wybuchnie jakiś konflikt zbrojny, no to powinno być jak najbardziej wsparcie dla wojsk operacyjnych. Działa to w wielu krajach. Też w przypadku różnych kryzysów typu powódź, typu, nie wiem, jakieś zagrożenie śnieżyce, pożary, no to też może być znakomita pomoc, tylko no też mieliśmy siły na zamiary, na razie to tworzymy, to moim zdaniem potępianie tego w czambu i powiedzenie ojej, to jest złe, bo to robi minister Macierewicz, no moim zdaniem bez sensu. No ale też mieliśmy się z pewnymi niepokojami, to znaczy związanymi, jeszcze tylko do złośliwiania się bym wróciła, bo w uzasadnieniu do projektu też jest mowa o zwalczaniu takich zagrożeń czy przeciwdziałaniu roznieceniu sporów narodowościowych i religijnych. I to jest dla mnie o tyle ciekawe, że bałabym się, że może być na odwrót. Jakiś, wyobrażam sobie, zdarzały się już w Polsce, że powstawały te takie grupy vigilanti, tych uzbrojonych mężczyzn, którzy widzieli wrogów w ludziach w innym kolorze skóry. Tak, pamiętajmy, że tak naprawdę to jest problem, którego w pewnym sensie nie ma, no bo Polska po II wojnie światowej źle, dobrze, no stała się strasznie monokulturowa. No ale znajdują wrogów. No znajdują, ale no to mówmy się, no ludzie ciemnoskórzy mieszkają głównie w dużych miastach. W Polsce do pochodzenia żydowskiego przynajmniej 40 tysięcy ludzi, to jest mniej niż 1%. To są badania. No, tylko, że to nie trudno jest cokolwiek wzniecać, no bo my mamy z jednej strony Polaków, którzy głosują za partiami lewicowymi, z drugiej za prawicowymi. To jest uzasadnienie projektu o tym, że oni mieliby przeciwdziałać. Rozumiem w zasadzie, że uzasadnienie projektu jest w pewnej sensie emanacja tego, kto to robił. Odpowiada za to podpułkownik Kwaśniak, który jest przemiły w rozmowie. I również wartości chrześcijańskich chce bronić. Tak. No, myślę, że to stąd się biorą te niepokoje z niektórych takich wypowiedzi.
niedźwiedzi postaw, nie? Jak najbardziej, no to jest jakby sama nasja tego, kto to robi. Pułkownik Kwaśniak jest przemiły, ale uważam, że chyba nie jest najlepszą osobą na tym stanowisku. Pamiętajmy też o tym, że niedawno też odpowiadał za to pułkownik Gaj, który to pułkownik Gaj poleciał, bo się okazało, że jest w pewnym sensie rusofilem, że w momencie Ukrainy, no to on tak naprawdę się cieszył, ojej, że Rosja rozjeżdża Ukrainę. I oni zorientowali się i go szybko tak wypchnęli, po cichu jeszcze. Dobrze, a jeżeli chodzi o taki niepokój, który też jest wyrażany, że to jest na tyle drogi projekt, a budżet armii na armię ograniczony, że te wojska będą, pisał m.in. Marek Świerczyński, będą rywalizować z armią regularną o zasoby. Bo jak najbardziej prawda, jeśli spojrzymy na budżet taki realny, czyli powiedzmy do roku 2019, na OD mamy przeznaczone 3 miliardy złotych. I to wydaje się realne, bo to jest łatwe do wydania, bo tutaj kupić karabiny, hełmy, kamizelki, to jest łatwe, proste i przyjemne z perspektywy wydawania tych pieniędzy. To nie są bardzo skomplikowane programy. To są 3 miliardy złotych, które pójdą na OT, a nie pójdą na wojsko operacyjne. Na razie, chociaż no, głośno mówimy cały czas o tym, że powinien być zwiększany budżet, to w kategoriach dochodu, w sensie procentu dochodu narodowego, to jest cały czas 2%. Tak więc budżet nie zwiększa się ponad to, co miał normalnie w stosunku do wzrostu naszego PKB, no, a jest więcej do wydawania. To będzie siłą rzeczy pewien kanibalizm na wojskach operacyjnych, tak samo z ludzi, z sprzętu może nie, bo sprzęt będzie kupowany, ale to też może budzić pewne sentymenty takie wśród żołnierzy zawodowych, bo teraz wszyscy OT, wyszkoleni, niewyszkoleni, oni będą mieli nowe hełmy, nowe kamizelki, no mundury to nam raczej wszyscy mają nowe. To 500 złotych to jeszcze zaraz tak, zaraz możemy do tego przejść, ale myślę, że no, wyobrażam sobie sytuację taką, że żołnierze zawodowi czują pewien resentyment w stosunku do OT, bo oni przychodzą na nowe i mają de facto lepiej, są pupilami MON. Tak, ja nie mówię, że tak będzie, ale zdecydowanie jest takie ryzyko, a to, że będzie mniej pieniędzy na operacyjne, no to też jest jasne, no, bo pula jest ta sama, a wydatki też idą na drugą stronę. A propos tych 500 złotych, to mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawe, bo to jest trochę tak, jak się mówi. Bo powiedzmy, że to 500 złotych ma być za weekend szkolenia, tak? Będzie za weekend, za co miesiąc, to ma być z tego, co ja rozumiem, co miesiąc wypłacane i no, de facto wychodzi za szkolenie weekendowe i za pewną gotowość do brania udziału w tych szkoleniach, do stawiania się i tak dalej. No, za bycie żołnierzem. Tak to można ująć. A wymaganie jest takie, żeby tam raz na miesiąc na te szkolenie... Ale też trzeba być w gotowości. Pamiętajmy o tym, że może być nagła mobilizacja, czy to ćwiczeniowa, czy to w razie jakiejś klęski żywiołowej i wtedy ten żołnierz o temat się stawić. Ale to mi się wydaje, że to będzie trochę podobnie, jak na przykład mówimy o drogach lokalnych, albo się mówi o Schetynówki, mówi się o 500 plus Kaczorowe, to jest bardzo dużo, że może być, nie wiem, no, czy Macierewiczowy, no nie wiem, zwał jak zwał, ale jeśli ta OT faktycznie w pewnym momencie będzie liczyć 30 tysięcy ludzi, to się nie zdarzy za rok, za dwa, no to będzie długi proces, no nieważne tego, co tam jest deklarowane, no to pamiętajmy, że 30 tysięcy osób będzie dostawać 500 zł tak naprawdę od ministra Macierewicza. Tak to będzie wyglądać. Ci ludzie mają rodziny. Rozmawiałem z tego czasu właśnie z jednym wysokim wojskowym, no to jest proste przełożenie. 30 tysięcy ludzi, oni siłą rzeczy zagłosują za ministra Macierewiczem, oni mają rodziny, no a ludzie, no tak jak jest 500 plus, no to teraz też takie OT plus, można tak na to spojrzeć. Te wojska, powstanie tych wojsk już się powołanie opóźnia, one teraz mają mieć pełną gotowość w roku 2023. Tak na koniec, nawet nie chodzi mi, żeby przekonać pana do wyrażenia jakiejś jednoznacznej opinii na ten temat, no, ale wiemy, że te wojska obrony terytorialnej, czy różnie je można nazwać, mogły mieć różne formy, różny kształt. Minister Macierewicz zdecydował się na to, żeby stworzyć właśnie piąty rodzaj, czyli dać im sporą niezależność. No mają być duże, 30 tysięcy, mają być całkiem nieźle uzbrojone. No i w zasadzie dlaczego to rozwiązanie? Znaczy, co przemawia za takim rozwiązaniem? Cena. W tym sensie, że to, że my 3 miliardy złotych do tego 2019, to jest de facto rzeczy MONu nie tak dużo. Jeśli faktycznie to się uda zrobić, taki zamiar, że to będzie w miarę wyszkolone wojsko, taka lekka piechota, to odmieni się to stosunkowo tanim kosztem. A zdolność odstraszania tego, tak
przynajmniej niektórzy twierdzą, jest stosunkowo dużo. No, w tym sensie, że to jest kupno czegoś na obronę powietrzną. To było batalion hakerów raczej. Może, ale to też jest innym profesorom. Właśnie cyberobrona to jest też bardzo dobry stosunek nakładów do tego, co się wyjmuje. No bo obrona powietrzna, byśmy mieli sieci, cały system to jest 40 miliardów złotych. Tutaj wydajemy 1/10 tego, a możemy mieć podobny efekt odstraszania. No to ma swoje uzasadnienie. Zobaczymy, jak to będzie, bo teraz jest naprawdę za wcześnie, by to oceniać. Teraz wiemy, możemy się pośmiać z Mistrali albo z czegoś innego, ale to jest za wcześnie, żeby konkretnie oceniać, co z tego będzie. Bardzo dziękuję. Maciej Miłosz z Dziennika Gazety Prawnej tutaj Państwu referował. Jeszcze raz bardzo dziękuję. I tyle, co z Anopiekutowską dziś dla Państwa przygotowałyśmy. Realizował program Krzysztof Woźniak, a informacje, a po informacjach Maciej Zagrodzki zaprasza na rozmowę z komisarzem tenisem Andrew Kajtisem. Światopodgląd. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Pierwsze spojrzenie na gospodarkę. Pierwsze analizy i prognozy rynku. Pierwszy przegląd klasy gospodarczej. Po prostu pierwszy program gospodarczy w radiu TOK FM. Od poniedziałku do piątku o 6:40. I wola, chęć, zgadza się, żeby dołączyć do obrony terytorialnej. Tutaj jeszcze jest taka kwestia, że... Pogotowie cenowe, słucham. Porwały mnie, porwały, złapały i nie chcą puścić. Gdzie to było? W sklepach euro. Teraz w sklepach euro. Porywające okazje. Letni X40 cali. Samsung za 1390. 48 cali. Smart TV Sony Wi-Fi za 2390. Samsung Galaxy J7 5,5 cala za 1149. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Najbardziej oczekiwana inwestycja mieszkaniowa w Warszawie. Unikalne osiedle apartamentów w historycznej lokalizacji. Coś, na co warto było czekać. Przekonaj się, dlaczego. Fort Służew to unikalne osiedle apartamentów zlokalizowane na granicy Ursynowa i Mokotowa. Fort Służew to połączenie wysokiej klasy architektury z doskonałą lokalizacją. Renomowanej firmy Taret Development. Przyjdź do biura sprzedaży przy ulicy Nowo-Ursynowskiej, róg Doliny Służewieckiej i sprawdź naszą ofertę. Wejdź na www.fortsurzew.pl. Jeździsz Mercedesem? Połącz się z samochodem za pomocą smartfona dzięki urządzeniu Mercedes Mi Adapter za jedyne 49 zł. Już dziś odkryj moc komunikacji jutra i odwiedź autoryzowany serwis Mercedes-Benz. Szczegóły na adapter Mercedes Mi /.pl. A kiedy już będziesz w serwisie, skorzystaj z promocyjnej oferty Opon Zimowek z homologacją Mercedes Original już od 370 zł. Zapraszają autoryzowane serwisy Mercedes-Benz. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych informuje. Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie tworzy wyjątkowe partnerstwo z gminami na rzecz organizacji pozarządowych. Lokalne inicjatywy i organizacje pozarządowe wspierane przez samorządy to Skarby Ziemi Dzierżoniowskiej. Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych NGO to jest to oraz spotkania integrujące środowisko trzeciego sektora pod nazwą Trzymajmy się razem i zmieniamy lokalną rzeczywistość to inicjatywy, w których uczestniczy ponad 70 lokalnych organizacji. Tutaj niemożliwe staje się możliwym. Więcej na www.pow.dzierżoniów.pl. Nie sądziłam, że rodzinny urlop z dziećmi może być tak cudowny. Wybraliśmy się do jednego z hoteli przyjaznych dzieciom. Hinter Hotel z Austrii. Tam na dzieci zawsze czekają ciekawe zajęcia z animatorami. Chcesz spędzić aktywny rodzinny urlop? W hotelach sieci Hinter Hotel na pewno to się uda. Chcesz wygrać rodzinny pokój w jednym z hoteli Hinter Hotel z Austrii? Słuchaj radia TOK FM i weź udział w konkursie. Szczegóły na TOK FM. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania, perfekcję w każdym detalu oraz techniczną przewagę nauki, przygotowaliśmy najlepszą ofertę tego roku. Teraz nowy Audi A3 dostępny jest z rabatą od 990 zł netto miesięcznie, 5% opłatą wstępną oraz bezpłatnym pakietem ubezpieczeń. Poznaj warunki na Audi Perfect List dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Nie,
Informacje TOK FM. 16.41. Adam Ozga, zapraszam. Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył właśnie, że jego kraj nie planuje ataku na żadne inne państwa. Zagrożenie ze strony Rosji jest jego zdaniem wyolbrzymiane w celu uzasadnienia wydatków na cele militarne. Putin powiedział też, że Rosja nie dąży do dominacji ani do ekspansji globalnej. Przemawiając podczas obrad klubu wałtajskiego, ocenił, że kampania prezydencka w USA charakteryzuje się histerią na temat domniemanego rosyjskiego wpływu na jej przebieg. Władimir Putin odrzucił sugestię, że Moskwa próbuje wpłynąć na wynik głosowania w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych 9 listopada. Antoni Macierewicz o relacjach z Francją po zerwaniu kontraktu na śmigłowce Caracal. Polityka Francji jest bardzo stabilna od dawna, a interesy narodowe nie ulegają szybkim zmianom, stwierdził szef MONU, pytany na zakończenie dwudniowego szczytu NATO, szczytu ministrów obrony państw NATO. Czy nie obawia się, że po zakończeniu rozmów w sprawie zakupu śmigłowców trudniej będzie o zgodę Paryża na niektóre polskie inicjatywy? Rozważamy refundację szczepionek przeciwko grypie, deklaruje minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i podkreśla, zniechęcanie do szczepień jest społecznie szkodliwe. Sam właśnie się zaszczepił na grypę. Podobnie postąpił goszczący w Polsce Wydymis Andrew Kaitis, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności w Komisji Europejskiej, który za chwilę będzie gościem Macieja Zakrockiego w programie Co się stało? A kolejne informacje to KFM punktualnie o 17. Zapraszam. Pogoda. W nocy deszczowo w północno-zachodniej części Polski, w pozostałych regionach bez opadów, a na termometrach od minus 1 stopnia na Podkarpaciu do plus 10 na Pomorzu Zachodnim. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Co się stało? Maciej Zakrocki, dzień dobry. Dziś gościem audycji Co się stało jest pan Wydymis Andrew Kaitis, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Witamy w Polsce. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jestem bardzo zadowolony, że jestem tutaj w Warszawie, bo Polska dla mnie jest jak symbolem Unii Europejskiej, bo Solidarność to jest Polska, a Solidarność to jest Unia Europejska. To jest bardzo ważna sprawa. Badaj na ODTIP w czołgach. Ale przywoliłem tu porozmawiać o chorobach, dlatego przechodzimy na język angielski. Może zacznijmy po angielsku. To znaczy, przybył pan tutaj dlatego, że bardzo ważne wydarzenie miało miejsce w Europie i dla wielu osób spośród państwa, spośród komisarzy przede wszystkim to jest dobra wiadomość, dlatego że dojdzie do podpisania umowy między Unią Europejską i Kanadą. Dojdzie do porozumienia CETA. W końcu ta możliwość została otwarta ze względu na to, że Wolonia zgodziło się na podpisanie tego porozumienia. Co pan myśli o tym wszystkim? Co pan myśli o tym kryzysie podczas całego procesu? Bardzo rad jestem, że tutaj mamy zróżnicowane opinie i bardzo cieszę się, że wykazano zainteresowanie i różne podejścia. Niektóre głosy były za, wiele osób wypowiadało swoje obawy. Natomiast z mojego punktu widzenia to było bardzo ważne zagadnienie, ponieważ to dotyczy również bezpieczeństwa żywności. Dotyczy to możliwości bronienia naszych standardów dotyczących bezpieczeństwa żywności. Innymi słowy rzecz ujmując, jest to możliwość potyczki z międzynarodowymi korporacjami. To jest naprawdę wspaniałe, dlatego że widać było, że obywatele europejscy są bardzo zaangażowani w codzienne życie społeczeństw. I to pokazuje także, że Walonia także wypowiedziała swoje poglądy, wypowiedziała swoje obawy. Mówimy tutaj o obawach, które nękają ludzi na co dzień. Nagle okazuje się, że problemy dotyczące zatrudnienia, zdrowia, kwestii edukacji zostały wypowiedziane. I wydaje mi się, że możemy tutaj mówić o globalnym problemie. Bardzo proszę, należy myśleć w skali globalnej, ale działajmy lokalnie i właściwie Walonia dokładnie to samo pokazała. Natomiast dzisiaj mamy świetną możliwość podpisania i sfinalizowania tej umowy. To nie jest tak, że Walonia cokolwiek blokowała. Nie. I zobaczymy, że te wszystkie kwestie okazały się bardzo ważnymi. Natomiast trzeba wyjaśniać obywatelom wszystkie możliwości i chodzi o to, żeby słuchać się to, co mówi społeczeństwo, to wszystko, co mówią ludzie. Musimy reagować na wypowiadane przez nich obawy.
Dzisiaj to był taki pierwszy rząd. Walonia w końcu zgodziła się, rząd regionalny Walonii zgodził się na podpisanie tego porozumienia, natomiast to wszystko oznacza, że mamy bardzo otwarty proces demokratyczny i bardzo jestem zadowolony z tego powodu. Natomiast z drugiej strony można powiedzieć, że tego typu sytuacja pokazuje słabość Unii Europejskiej i jej instytucji, dlatego że można zadać pytanie, dlaczego Komisja Europejska utraciła czas, ponieważ musiała kontaktować się z obywatelami i wyjaśniać wszystkie szczegóły na koniec tego procesu, dlatego że negocjacje trwały 5 lat. I było bardzo dużo czasu na to, żeby wszystko wyjaśnić, na to, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania, które były zadawane właściwie dopiero tydzień temu. Dobrze, ja jestem jednym z państwa, jestem obywatelem Unii Europejskiej, jestem komisarzem Unii Europejskiej, ale z drugiej strony jestem takim samym obywatelem jak innych 500 milionów osób. Z mojego punktu widzenia pytanie jest dokładnie takie samo. Dlaczego w ciągu 5 lat nie mieliśmy takiej możliwości, żeby rozwinąć, żeby rozpocząć debatę z obywatelami Unii Europejskiej na tego jakże ważnego tematu? Dlaczego tutaj, dzisiaj, w Warszawie mamy taki otwarty dialog obywatelski? Oczywiście musimy dyskutować o naszych słabościach także. Być może powinniśmy być bardziej otwarci w odniesieniu do naszych błędów i pomyłek, ale wszyscy jesteśmy ludźmi i cóż to oznacza? Z punktu widzenia polityków chodzi o to, że mamy ludzi w rządzie, mamy ludzi w parlamencie, mamy ludzi w Komisji Europejskiej, którzy rozwiązują wszystkie problemy dotykające wszystkich ludzi. Oczywiście, że popełniamy błędy, wiadomo, że są pewne słabości, natomiast musimy wysunąć z tego nauczkę, musimy lepiej się zorganizować po to, żeby prowadzić dialogi obywatelskie, które będą angażowały wszystkich naszych obywateli w debatę. Musimy wyjaśniać i słuchać ludzi. To słuchanie jest bardzo ważne. Powtarzam to wielokrotnie. Obecna sytuacja jeszcze podkreśla znaczenie tego. Musimy powiedzieć, że popełniliśmy błędy. Musimy zmienić styl. Musimy działać bardziej transparentnie. Musimy być bardziej widoczni. Musimy być bardziej otwarci na umowy wypowiadane przez obywateli. Oczywiście pan jest zainteresowany bezpieczeństwem żywności. Tak jak pan dokładnie wie, jedno z najczęściej zadawanych pytań na temat porozumienia CETA, ale także na temat porozumienia TTIP. To jest pytanie dotyczące możliwości wprowadzenia na rynek europejski żywności modyfikowanej genetycznie. Często mówi się, że nie, dlatego że podczas naszych negocjacji, podczas naszych porozumień nie ma tutaj mowy na temat standardów europejskich i bezpieczeństwa. Czy pan jako komisarz może to wszystko potwierdzić? No cóż, może bardzo szczerze kilka słów na ten temat powiem. Bardzo cieszę się, że jako komisarz odpowiedzialny za bezpieczeństwo żywności, że mam tylu sojuszników we wszystkich miastach. Ogromne demonstracje były w Berlinie i one tak naprawdę są w obronie standardów dotyczących bezpieczeństwa żywności w Europie. Oczywiście opowiadam się za tym, żeby bronić standardów dotyczących bezpieczeństwa żywności, natomiast TTIP nie tego dotyczy. Tak naprawdę temat tego porozumienia jest zupełnie inny. Przede wszystkim chodzi tutaj o możliwość zachowania naszych standardów dotyczących bezpieczeństwa żywności. Chodzi o eksport tych standardów do Stanów Zjednoczonych. I to jest bardzo ważne. Natomiast bardzo niekorzystnym jest, że musimy na ten temat rozmawiać. Jeżeli chodzi o Nowy Jork, to w jednej z restauracji była taka reklama, że zapewniamy Państwu posiłki bez GMO, bez antybiotyków, bez pestycydów. To wszystko pokazuje, że w Stanach Zjednoczonych to widać. Obywatele amerykańscy, konsumenci zaczęli tutaj stosować dokładnie taką samą ideologię. Innymi słowy rzecz ujmując, przestrzegają standardów dotyczących bezpieczeństwa żywności, tak jak w Unii Europejskiej. W związku z tym mamy możliwość po raz kolejny wzmocnienia naszego wpływu na rynki Stanów Zjednoczonych w momencie, kiedy przekazujemy takie przesłanie na temat naszych standardów dotyczących bezpieczeństwa żywności. I TTIP tego nie dotyczy. To są błędne informacje, mylące informacje. Natomiast ludzie zadają takie pytania. Oczywiście, że tak. Zdaję sobie sprawę z tego, dlatego też należy wyjaśniać to wszystko. Ja jestem zdecydowanie po waszej stronie. My jesteśmy po waszej stronie. Nasze zadanie polega na tym, żeby przekazywać jasne przesłanie. My tutaj nie podkreślamy, nie debatujemy kwestii dotyczących standardów żywności. Nie, to jest jasne jak słońce. Jesteśmy gotowi na to, żeby przekazać
wyrażać takie przesłanie społeczeństwu amerykańskiemu na temat naszych standardów dotyczących bezpieczeństwa żywności. Oni po prostu nas słuchają. Przybył pan do Polski, gdzie mamy taki ostatni termin ostateczny dla rządu polskiego, aby zareagował do rekomendacji ze strony Komisji Europejskiej. Dlatego, że Komisja Europejska, z tego co wiemy, uruchomiła procedurę kontroli praworządności. Nasza premier, pani Beata Szydło, powiedziała podczas konferencji prasowej, że rząd nie prowadzi do naszego porządku prawnego jakichkolwiek rekomendacji, które są sprzeczne z interesami Polski i naszych obywateli. Wiem, że to nie jest obszar, za który pan odpowiada, natomiast jaką ma pan opinię na temat tej potyczki między rządem polskim i Komisją Europejską? Jaki może być ostateczny wynik? Ja tutaj właściwie żadnej potyczki nie widzę. No to może dialog w takim razie, tak to ujmijmy. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić Unię Europejską bez obywateli polskich, bez polskiego społeczeństwa. Tak samo bez społeczeństwa hiszpańskiego ani litewskiego, ponieważ to wydaje mi się, że w przeciwnym razie byłaby taka abstrakcyjna Bruksela. Panią Wieńkowską spotykam w Brukseli. Także mam Polaków w moim zespole. Mam jeszcze panią Katarzynę, która jest moją asystentką. I chciałbym przez to powiedzieć, że mamy tutaj inne podejście, bo mówimy o suwerenności narodowej i coś, co jest w Brukseli. To tak nie wygląda, dlatego że my wszyscy jesteśmy razem. Jeżeli wszyscy razem będziemy wypracowywali wspólne zrozumienie pomiędzy 28 państwami członkowskimi naszej Unii Europejskiej, no to musimy uzgodnić pewne rzeczy wspólne. Natomiast praworządność musi być przestrzegana we wszystkich 28 państwach. Praworządność jest taką realną koncepcją, która jest niesłychanie ważna i ona jest bardzo ważna dla wszystkich zwykłych obywateli 28 państw członkowskich. Jeżeli coś dzieje się przeciw tej praworządności, to wiadomo, że będziemy reagowali i dyskutowali. My jesteśmy w trakcie debaty z rządem polskim na temat zmian, no i zobaczymy, jak ta debata będzie się rozwijała, w jaki sposób będziemy mogli pomóc, wspierać, w jaki sposób będziemy mogli przedstawić pewne konsultacje. I oczywiście różne instytucje mogą być w to zaangażowane, dlatego że jesteśmy bardzo zadowoleni, gdy widzimy naszą Unię jako Unię Sprawiedliwości, Solidarności, jak również Unię Pokoju i Unię Praworządności. Oczywiście to wszystko zależy od nas, zależy także ode mnie, ponieważ jestem Litwinem, to zależy także od państwa, to wszystko zależy od nas wszystkich, czy to osiągniemy. Właściwie nie możemy chyba mówić o konflikcie, nie możemy tego ustawiać w takich kategoriach. A teraz pytanie dotyczące dziedziny, za którą pan odpowiada. Sezon szczepień nadchodzi i zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj przybył pan tutaj po to, żeby z polskim ministrem zdrowia być zaszczepiony. Po prostu będzie pan zaszczepiony, tak? Faktycznie tak to będzie wyglądało. No myślę, że chodzi tutaj o promocję takiej kampanii, dlatego że to, co zauważyłem ostatnio, to jest to, że mamy coraz większą liczbę różnych organizacji, które proponują wprowadzenie zakazu takich szczepień. Nawet może to dotyczyć małych dzieci. Co można z tym wszystkim zrobić? Co z tym zrobić? No cóż, powiedziałbym bardzo szczerze i otwarcie. Dobrze byłoby zaprosić takie osoby do naszych szpitali, a zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy widzimy dzieci, które są w szpitalach i które umierają ze względu na to, że nie zostały zaszczepione. I wówczas płaczmy razem. Płaczmy razem. Szczerze trzeba powiedzieć, ile żyć dzieci udało nam się zaoszczędzić, uchronić. Dlatego, że szczepionki zostały odkryte. Jest to wspaniałe, jest to doskonały instrument, narzędzie, które pozwala na uratowanie bardzo wielu milionów osób. Dotyczy to przede wszystkim dzieci. O czym właściwie mówimy? Mówimy teraz o faktycznie niewłaściwym postrzeganiu Ameryka sprawdza, Ameryka bada, zabawia się w anioła, bo Watykan pomógł
że mogę uciec. Proszę Państwa, nazistom, uciec. Życie zostało przed różnymi trudnymi sytuacjami, wtedy kiedy dzieci nie zostały zaszczepione i nie było możliwości je wyleczyć. Jestem gotowy na to, aby dyskutować z przeciwnikami. Bardzo szczerze i otwarcie możemy porozmawiać o wszystkich zagadnieniach. Możemy zadać wszystkie drażliwe i wrażliwe pytania. Brak zaufania do nauki, błędne informacje, tutaj teoria spiskowa, jeszcze wiele pogłosek się szerzy na temat korporacji międzynarodowych, na temat zysków, jakie czerpią z programów szczepionkowych. Bardzo dziwne pomysły bardzo często są wypowiadane. Mówimy o tym, żeby zamienić szczepionki żywnością wegetariańską. Nawet i tego typu idee padają. Bardzo przepraszam, ale to jest błędne. Bardzo ważne jest, by przekazywać takie przesłanie, aby mówić o tym głośno. Panie komisarzu, bardzo dziękuję za rozmowę. To dziękuję bardzo. Jestem bardzo zadowolony. Dziękuję bardzo za chwilę informacji w Radiu Tok FM. Panik zapewne magazyn reporterów i Bartosz Dąbrowski. Co się stało? Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Język polityki to zazwyczaj slogany, czcze obietnice, komunały, uszczypliwości, kalumnie, a czasem jawne kpiny z wyborców, z podatników, z obywateli. Spróbujmy z tego wycisnąć esencję. Prawda jest ważna. Proszę Państwa, żarty na bok. A teraz na poważnie. Mikołaja Lisuta. Od poniedziałku do piątku. Po 12. Zapraszam. Mikołaj Lisut. Reklama. Mamo, skąd on ci tutaj przyszedł? A zaprosiła mnie. Znaczy się moim znajomym z Facebooka. No wszystko będzie dobrze, bardzo dobrze. Mediamarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat. Teraz na 18 urodziny w Mediamarkt. Za 60-calowy telewizor Samsung Smart TV z wbudowanym Wi-Fi zapłacisz jedynie 3799 zł, oszczędzając 150 zł. Mediamarkt.pl. Gotówka czy karta? Kartą. Brawo! Płacąc kartą Visa lub Mastercard bierzesz udział w wielkiej loterii bezgotówkowej. Do wygrania co tydzień elektryczne BMW i mnóstwo super atrakcyjnych nagród. Loteria dostępna od 18 października do 24 listopada. Honorowy patronat objął Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju. Szczegóły i warunki udziału w regulaminie na zakupy bezgotówki.pl. Wiatr kołysał czerwonymi liściami mąków. Janek rozluźnił go masażach, rozkoszował się zapachami. Łąka pachniała trawą, grzybami i czymś jeszcze. Świstaki. Zaraz, zaraz. A czy dziś na obiad nie ma być cumber z sarny pieczony na różowo z pire z pasternaku? Tylko jakie wino do niego wybrać? Jesień smakuje inaczej w hotelu Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju. Zapraszamy na wyjątkowy jesienny wypoczynek. Luksus blisko natury. Załatwione? Sprawdzimy. Klimatyzacja jest? Tak jest, panie prezesie. Radio z Bluetooth jest? Tak jest, panie prezesie. Drzwi przesuwne są? Tak jest. Bogato. A czy z niską ratą? Z niską ratą. Tak jest. Ty też rozkręć swój biznes na bogato z niską ratą. Dzięki szerokiej gamie modeli Forda Transit. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty na bogato wyposażonego dostawczego Forda Transit Courier. Już za 282 zł netto miesięcznie w Ford Leasing opcje. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Pamiętasz ją? Słabo. Chyba zapomniałem, jak się nazywa. Nie znam do niej numeru. To co robimy? Nie wiem. Jak ją znaleźć? Chcesz, aby twoja firma była widoczna w internetowej panoramie firm i całym internecie? Wypróbuj nowoczesne rozwiązania dla biznesu. Pakiety cyfrowe, strony www, SEO, remarketing i mailing. Poprawa widoczność swojej firmy w internecie. Zobacz pełną ofertę na eniro.pl. Postaw na jesień w twoich kolorach. Tylko do 9 listopada w drogeriach Natura wybrane produkty do koloryzacji włosów nawet 40% taniej. Farby, szampony, pianki do koloru do wyboru. Kup w naszych drogeriach i na drogerienatura.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każde niewłaściwe stosowanie zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest
potrzeby Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w ciągu. Wskazania. Łagodny stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składzie pleci. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 27 października, minęła 17. Informacje Tok FM. Adam Oskar. Protest przed Komisją Europejską po porozumieniu w sprawie umowy CETA doszło do przepychanek z policją. Premier Beata Szydło broni projektu regulującego wybór nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Teresa Jochałk zapowiada powrót do biegów po wpadce dopingowej. Ponad 200 osób protestowało przed siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli przeciwko zawarciu umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą. W czasie manifestacji doszło do niegroźnych przepychanek z policją. Protest został zorganizowany spontanicznie, gdy w południe poinformowano, że przedstawiciele belgijskiego rządu federalnego oraz Walonii porozumieli się w sprawie spornych punktów, które uniemożliwiały Belgii zgodę na zawarcie umowy CETA. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiedział, że gdy tylko wszystkie procedury dotyczące podpisania CETA przez Unię zostaną sfinalizowane, skontaktuje się z premierem Kanady Justinem Trudeau, by ten mógł przylecieć na uroczystość parafowania umowy. Prezydent Rosji Władimir Putin przekonuje, że w sprawie konfliktu w Syrii nie zadziałały osobiste ustalenia poczynione z prezydentem USA Barackiem Obamą. Ocenił, że nie udało się z Zachodem stworzyć wspólnego frontu walki z terroryzmem. Odnosząc się do konfliktów w Afganistanie, Iraku i Libii, zarzucił zachodnim krajom irracjonalne dążenie do powtarzania własnych błędów. Putin zapewnił też, że Rosja nie ma zamiaru atakować żadnego innego państwa. Warszawski sąd nakazał Federacji Rosyjskiej wydanie stronie polskiej dużej nieruchomości w Warszawie. Podkreślił, że Rosjanie nie mają tytułu prawnego do jej posiadania. Sprawa dotyczy nieruchomości przy Sobieskiego 100. Znajduje się na niej m.in. ogromny apartamentowiec, który w PRL-u był hotelem i rezydencją dla radzieckich dyplomatów. Na jego teren miały wstęp tylko upoważnione osoby z ZSRR, a potem Federacji Rosyjskiej. Dziś to teren zamknięty. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. W odróżnieniu od opozycji, jak można się było spodziewać, premier Beata Szydło chwali projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem szefowej rządu powinien on uporządkować i ustabilizować sytuację wokół Trybunału. Myślę, że po jego przyjęciu rzeczywiście będzie, że on będzie w miarę szybko procedowany i będziemy mogli wtedy powiedzieć, że sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym się stabilizuje, o ile oczywiście obecny prezes Trybunału będzie chciał do obowiązującego prawa się stosować. Wczoraj na stronie internetowej Sejmu pojawił się projekt ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem autorstwa posłów PiS-u. Pozwoliłby on przedstawić prezydentowi przynajmniej jednego kandydata na prezesa Trybunału wybranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Po zakończeniu kadencji Andrzeja Rzeplińskiego 19 grudnia do czasu wyboru nowego prezesa pracami Trybunału kierowałaby również wybrana przez PiS sędzia Julia Przyłębska. Słuchasz informacji Tok FM. Więzi Zofii Kowalewskiej jako jedyny polski krótkometrażowy film dokumentalny znalazły się na tegorocznej shortliście do Oscara. Oznacza to, że film ma szansę znaleźć się pośród 5 produkcji nominowanych w tej kategorii. Więzi to opowieść o Barbarze i Zdzisławie przeżywającym kryzys w małżeństwie z 45-letnim stażem. Nominacje do Oscarów zostaną ogłoszone 24 stycznia. Wcześniej w grudniu dowiemy się, czy na tak zwaną krótką listę w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny trafią Powidoki Andrzeja Wajdy. Oskarżona o doping biegaczka narciarska Teresa Jochałk po raz pierwszy odpowiedziała na pytania dziennikarzy. Jak twierdzi lekarz, zapewniał ją, że w maści, którą stosowała, nie ma żadnej substancji znajdującej się na liście leków zakazanych. Norweszka zamierza wrócić do biegów narciarskich, a więcej na ten temat w informacjach sportowych o 17.20. Pogoda. Jutro po mglistym poranku zdecydowana przewaga chmur. Miejscami będzie padać głównie na północy. Na termometrach od 8 do 11 stopni, nad morzem trochę cieplej, 13 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Kościół, pomóż i mój. 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 Kościół, pomóż
prawie 5 minut po 17. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Oczywiście dzisiaj w programie, dziś dopiero 27 października, ale różne służby w miastach szykują się na przedłużony weekend. Już za chwilę w naszym programie reporterskie raporty z trzech miast. W naszej audycji także kolejny sukces lekarzy z Gliwic. Znów dokonali oni udanej replantacji znaczącej części skóry głowy. W naszym magazynie będzie też o polsko-ukraińskiej wymianie młodzieży i staraniach Wrocławia o tytuł Zielonej Stolicy Europy. Więcej patroli policji, zmiany organizacji ruchu w miastach i dyżury na cmentarzach. W Krakowie policja i służby miejskie są już w pełnej gotowości przed okresem na Wszystkich Świętych Pałmiana Wrocka. W tym roku akcja Znicz zacznie się wyjątkowo wcześnie, mówi podinspektor Krzysztof Burdak, naczelnik małopolskiej drogówki. Już zaczynamy tak naprawdę w piątek. No i zdajemy sobie sprawę, że wiele osób będzie chciało w tym okresie do wtorku 1 listopada już odwiedzić grupę swoich bliskich. A więc ta praca dla nas na pewno w tym okresie będzie zwiększona. 1 listopada na pewno będzie duże nadwyżenie ruchu, ale właśnie też spodziewamy się tego, że być może mniejszy niż w poprzednich latach, z uwagi na to, że faktycznie przez ten okres ujedynki sobota, niedziela i poniedziałek jeszcze w zakresie urlopu poniedziałek, te osoby mogły już kilka cmentarzy odwiedzić, na którym wszyscy jedynki nie będą się przemieszczać, to może być tylko prosem, ale generalnie my mamy okres kilkudniowy, na którym się skupiamy. Jak co roku policja apeluje do kierowców o wzmożoną ostrożność. Zdecydowanie w tych dniach więcej cierpliwości, rozwagi, ostrożności, opanowania, mniej takiej stresu i frustracji, bo pewnie, że się nie przeskoczymy, tylko spokój można zbudować, więc z tych dniach musimy zwalić się w cierpliwość, lepiej pomalutko, bezpiecznie, niż żeby narobić sobie bagonów tych szybkich dniach. W wielu miastach nie ma co liczyć na możliwość zaparkowania samochodów w pobliżu cmentarza. Organizacja ruchu w Krakowie będzie to bardzo utrudniać, mówi Iwona Król z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Przy cmentarzu na pewno będą zakazy parkowania, więc to nie tylko przy tych dużych cmentarzach, ale również przy mniejszych. W rejonie cmentarzy mamy zakaz zatrzymywania, w związku z czym zaparkować nie zaparkujemy, więc parkujemy gdzieś w dalszej odległości, ewentualnie dochodzimy albo dojeżdżamy komunikacją zbiorową. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze i będzie sprzyjała temu, by skorzystać z transportu zbiorowego i też nie da się ukryć. Czasami trzeba po prostu na ostatni kawałek dojść na cmentarz. Ulice nie przyjmą tej ilości samochodów, które mogłyby być w sytuacji, gdyby każdy chciał przyjechać na cmentarz samochodem. Jest kilka nowych linii, 9 tramwajowych linii, 20 linii autobusowych, łączących najważniejsze nekropole w mieście, dedykowane do tego, żeby zdecydowanie przemieszczać się transportem zbiorowym w tych skrzyniach. Dodaje Łukasz Franek. Przy największych cmentarzach zostaną uruchomione punkty medyczne. Od 28 października osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z bezpłatnego dowozu meleksami do grobów rodzinnych. Już od tego tygodnia pracownicy zarządu cmentarzy komunalnych pełnią